To jest poranek z Telewizją Republika. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Sobotni poranek to już jest sprawa dla publicystyki, dla polityki wyjątkowa. Poranek w Wielką Sobotę rzeczywiście zmusza nas do nieco innego prowadzenia, nieco innej perspektywy, aby z tą inną perspektywą spojrzeć na to, co się dzieje w polskiej polityce i w polityce światowej. Wczoraj, Wielki Piątek, męka pańska. Niezwykle wzruszający moment dla wszystkich chrześcijan, dla wszystkich katolików, może w szczególności. Pamiętajmy, że prawosławni w tym roku obchodzą, jak w prawie każdym roku, to się rzadko nakłada, święta Wielkiej Nocy, nieco później, wszystko z innej interpretacji tego, czym jest wiosenna, pierwsza wiosenna pełnia Księżyca, bo to od niej zależy to ruchome święto Wielkiej Nocy. Katolicy obchodzili wczoraj Wielki Piątek, dzisiaj Wielka Sobota, czas ciszy, czas oczekiwania na zmartwychwstanie, czas pewnego uspokojenia i uspokojenia emocji i też oczekiwania na największy cud, który wierzą katolicy, chrześcijanie, cud zmartwychwstania pańskiego. Potem wszystko już jest inne i narodzenia na nowo. I w tej, mając tą perspektywę i w tej atmosferze, będziemy starali się dla Państwa dzisiaj w poranku opisać i politykę, i ekonomię, i sprawy światowe. Wczoraj w Koloseum Droga Krzyżowa miała być prowadzona jak zwykle przez następcę świętego Piotra, przez papieża. W ostatniej chwili decyzja, że papież Franciszek nie będzie prowadził tej drogi krzyżowej, ale napisał rozmyślenia. Do tych rozmyśleń będziemy dzisiaj w poranku wracać. No i tak będziemy starali się w ten niezwykły czas opisać rzeczy zwykłe. Zapraszam Państwa na poranek z Telewizją Republika. Z nami już pierwszy gość, pan redaktor Łukasz Brodzik, publicysta, dziennikarz. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam Państwa, witam pana redaktora. Wrażenia, nie wiem, czy pan uczestniczył, czy pan jest wierzącym katolikiem, czy uczestniczył pan wczoraj w uroczystościach, w obchodach, w liturgii Wielkiego Piątku? Ja mam to szczęście, że jestem wierzącym człowiekiem i zazwyczaj to Triduum to dla mnie jest taki ważny czas w ciągu roku. Tym razem zmieniamy się z małżonką, ponieważ ja mam trójkę małych dzieci, więc pozostajemy w domu. Tak długiej liturgii te dzieci wytrzymać nie mogą, ale w ciągu dnia oczywiście kościół nawiedzam, by tam spojrzeć najpierw na ciemnicę, teraz na grób pański. No i dzisiaj pójdziemy oczywiście ze święconką, by potem na wieczór liturgii, tej już liturgii światła uczestniczyć i być, no właśnie, częścią tego zmartwychwstania, które Jezus nam tutaj zwiastuje. To jest, są święta, niektórzy te święta spędzą, jak pan powiedział, redaktor, przed wejściem na antenę w areszcie. I to także kapłani, sprawa, która budzi wiele wątpliwości, sprawa fundacji powiedziane przez księdza Michała Olszewskiego, kwestia przyznanych środków, słusznie i niesłusznie, jak to się stało. O tym mówił wczoraj na antenie Telewizji Republika pan doktor, mecenas Krzysztof Wąsowski, który reprezentuje księdza Michała w tej sprawie. Posłuchajmy, co powiedział na naszej antenie o zarzutach, o samej kwestii, naturze tego, co w tej chwili robi prokuratura, mecenas. To jest jeden zarzut rozpisany na czterech stronach, który w skrócie sprowadza się do tego, że fundacja nie miała prawa, nie powinna, fundacja Profeto nie miała prawa i nie powinna wystąpić w tym konkursie, bo rzekomo miała nie spełniać jakichś wymogów formalnych, co naszym zdaniem jest absolutną bzdurą. Fundacja, która ten archipelag ten buduje, prowadzi, ksiądz, prowadzi, który... Tak, tak, oczywiście. I prezesem tej fundacji jest ksiądz Michał Olszewski. I po drugie, i to jest druga część tego jakby zarzutu, jakby interpretując z niego, czy wyciągając z niego tą esencję, że nie powinna na pewno tego konkursu wygrać, bo byli lepsi w tym konkursie, którzy powinni wygrać. I za to stawia się zarzuty urzędnikom w Ministerstwie Sprawiedliwości, którzy przy tym konkursie pracowali. W moim przekonaniu jak najbardziej uczciwie, wręcz rygorystycznie, i samemu prezesowi Fundacji Profeto.
Czyli księdzu. Czyli księdzu Michałowi Olszewskiemu. No i w tym momencie właśnie prokurator czy prokuratura postanowiła tą sprawę zablokować. Są zablokowane środki, bo mamy właśnie zarzuty, mamy śledztwo, mamy areszty wreszcie. Budowa też staje. No, budowa staje i teraz dopiero stoimy przed taką sytuacją, że te środki mogą właśnie od tego momentu być tak naprawdę. Tak, o zarzutach dla Fundacji Profeta mówił dr Krzysztof Wąsowski, mecenas, który reprezentuje prezesa tej fundacji, księdza Michała Olszewskiego. Sprawa budzi czy nie budzi wątpliwości u redaktora Łukasza Brozika? Budzi bardzo duże wątpliwości i to jest punkt pierwszy, a punkt drugi ja bym chciał trochę nawiązać do historii, ponieważ tutaj tą historią Fundacji Profeta, na której czele stoi ksiądz katolicki, próbuje się nadać to takie odium Kościołowi katolickiemu, który w Polsce prowadzi bardzo dużo dzieł charytatywnych. To są dzieła systematyczne, stałe, świetlice terapeutyczne, ośrodki dla ubogich, jadłodajnie, noclegownie dla bezdomnych i wiele, wiele, wiele innych dzieł. Także wsparcia czy pomocy osobom, na przykład samotnym matkom, które muszą borykać się z tym, że urodziły dziecko, a potem to dziecko nie jest akceptowane przez chociażby ich środowisko, które jej podpowiadało, słuchaj, lepiej było to dziecko usunąć, teraz sobie radź sama. No i takimi ludźmi też Kościół, pozostającymi ciągle w sytuacji no tego opuszczenia, Kościół się nimi zajmuje. I oto właśnie w ten czas przedświąteczny, w czas, w którym wydawałoby się, o czym pan redaktor wspomniał, potrzebowalibyśmy trochę takiego spokoju, oddechu od tej polityki, funduje nam się tego typu igrzyska, które mają taki szeroki cel. To jedną taką akcją realizowane jest kilka celów, według mnie, kilka celów politycznych, które dotykają polityków, które dotykają jednocześnie Kościoła. Ja wrócę znów do historii i podpowiem tylko taką jedną rzecz. Proszę sobie sprawdzić, w jaki sposób były traktowane organizacje katolickie, Kościoła katolickiego. Przecież często to są organizacje, musimy je oddzielić trochę od Kościoła, bo część jest to organizacje, jak na przykład Caritas, Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. To są kościelne osoby prawne, które są ściśle powiązane ze strukturą Kościoła. Są też stowarzyszenia katolików świeckich, które na przykład mają swojego asystenta opiekuna duchowego, ale generalnie są to stowarzyszenia świeckie. Zresztą tak sobie wspomniałem, także składają się głównie z osób świeckich i Kościół składa się głównie z osób świeckich. Osoby duchowne to jest część tego Kościoła. I teraz te organizacje przed 2015 roku były w tych konkursach ministerialnych, wiem, bo sam analizowałem te sprawy, były pomijane, dawano im jakieś drobne pieniądze na funkcjonowanie czy na prowadzenie ich dzieł, więc generalnie funkcjonowały z własnych źródeł utrzymania. I oto teraz mamy sytuację, gdy przychodzi rząd Prawa i Sprawiedliwości do władzy i wyrównuje tego typu działania, czyli wszystkie organizacje niech dostają pieniądze, nie tylko te, które no nie wiem, są niepowiązane właśnie z chociażby no tak dużą częścią polskiego społeczeństwa, jaką są katolicy. No i teraz widzimy, że tu jest znów taka sytuacja, że nie tylko im się obcina dofinansowanie, czy obcina się, mówi się, że przeglądajmy teraz 50 instytucji, czy ileś instytucji pan Sienkiewicz wysyła informacje, czy aby nie współpracują z jakimiś organizacjami i tutaj zdominują zwłaszcza te organizacje katolickie. A z drugiej strony zastrasza się, weźmiesz dotację, dobrze, to my się tej dotacji przyjrzymy, sprawdzimy. Najpierw wsadzimy do aresztu, a potem będziemy analizować, bo te zarzuty, o których ja się przysłuchiwałem, wiele osób mówi, jeszcze do tego zwróciły, czym się zajmowała sama fundacja, ale mówi, że i fundacja Profeta, ale sam ksiądz Michał miał pecha, bo wystartował nie w tym konkursie, w którym powinien i miał pecha, że jego konkurentem była dość znana lewicowa fundacja, która uznawała, że to ona powinna ten grant wygrać, nie wygrała. No i jest
kłopot, bo jeżeli wygra nie ten w konkursie, co powinien, no to potem polityczni adherenci tej fundacji, sympatycy być może, potem się mszczą. Taka jest jedna z wielu prób wyjaśnienia tej sytuacji, że po prostu ta fundacja była konkurentem, ma tak wielu sympatyków i tak silnych, że po prostu musiała wygrać. A jak przegrała, to sprawa trafia do sądu. Nie wiem, czy to jest właściwa i odpowiednia interpretacja, ale ona się w mediach pojawia. No i jest dla wielu jedną z najbardziej logicznych prób wytłumaczenia całej afery. No przepraszam, ale wielu ludziom to się kojarzy właśnie dlatego, że tą jedną sprawą załatwia się kilka porachunków, tak? Porachunki z Solidarną, wtedy Polską, teraz Suwerenną Polską, porachunki z Zbigniewem Ziobrą, porachunki z Kościołem Katolickim, zastraszenie tych wszystkich, którzy chcą prowadzić duże, ważne dzieła, ponieważ wszystko to wiąże się także z sprawą tego, że państwo nie jest w stanie wszystkich takich dzieł właśnie, które są prowadzone przez organizacje pozarządowe, prowadzić, więc musi je cedować, czy to w samorządzie, czy w rządzie, poprzez konkursy ministerialne, na organizacje, które zrobią to dobrze, zrobią to z poświęceniem. Nierzadko mają dostęp także do know-how i wolontariuszy, którzy włożą ten wkład niematerialny, tak, ten wkład niefinansowy do całego projektu. Jak widzimy także, Zakon Sercanów włożył w to ten wkład finansowy w kwocie 7 milionów złotych. To jest niebagatelna suma, którą ten akurat klasztor, ten zakon zainwestował. No i teraz to wszystko burzy się na podstawie zarzutów, które aż przyprawiają gęsią skórkę. No bo jeżeli fundacja wygrywa konkurs na podstawie regulaminu, ten regulamin jest transparentny, dostępny i od dawna, i robi się to tak w demonstracyjny sposób przed świętami Wielkiej Nocy, najważniejszymi świętami dla katolików, i robi się to w sposób, który wskazuje, że to była jakaś zorganizowana grupa przestępcza, bo właśnie w ten sposób zatrzymuje się te osoby, żeby jak najszybciej złapać i nie pozwolić im na komunikowanie się między sobą. Przecież ten budynek się buduje od lat. Czy panowie nie mogli poczekać jeszcze chwilę po świętach z całej sprawy rozwiązać? Nie, to miała być właśnie taka demonstracja, żebyśmy my się domyślali właśnie, o co tu chodzi, czy to jest zemsta, czy to jest... Teraz Donald Tusk jest taki wielce skuteczny, bo on realizuje to rozliczanie, które zapowiadał. Czy to jest przykrywanie 100 konkretów? I teraz myślę, że warto tutaj spojrzeć na to szerzej, o czym mówiłem, że ta sprawa jest wielowątkowa. Kilka porachunków załatwia się jednym ruchem z jednej strony, a z drugiej strony 100 konkretów tak jest skonstruowane przez Donalda Tuska, że zawsze zapewnia ich realizację, może zapewniać o ich realizacji, no bo no dobrze, nie realizujemy 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku, ale tutaj ganiamy tych złych pisowców, których tak głośno oskarżaliśmy przez lata o kłamstwa, o złodziejstwo, o kradzieże. No to teraz macie, a zarzuty się znajdą, poszukamy ich później, tak? Teraz zatrzymujemy do sprawy. No i teraz zatrzymujemy dzieło, które jest już w fazie takiej stanu zamkniętego, którym można już przygotowywać następne działania. Pytanie, co z tym obiektem dalej się stanie, czy on tak pozostanie jako niewykończony, i wszystkie środki, i te, które szły z Funduszu Sprawiedliwości, czyli no, z szeroko pojętego budżetu państwa, czy sfery finansów publicznych, lepiej powiedzieć, plus prywatne środki, plus środki samego zakonu, i teraz to wszystko będzie wstrzymane i niedokończone. To jest też pytanie o sens działań. No ale żeby tą sprawę zamknąć, to może tylko po pierwsze informacja, że sąd jednak zgodził się na areszt tymczasowy dla księdza Michała Olszewskiego, więc tutaj mamy jakąś decyzję sądu, która wskazywałaby, że jednak do jakichś niezgodnych z prawem działań doszło. To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga, no to może jeszcze na sekundę posłuchajmy, co o samej działalności tej fundacji powiedział na antenie telewizji Republika mecenas Wąsowski.
Zaraz, mam nadzieję, uda się tą wypowiedź dla Państwa przytoczyć tak, żebyśmy mieli także świadomość, trochę już puentując tą rozmowę, jakie działania podejmowała Fundacja Profeto. Archipelag to jest 5 wysp. Jedna dotyczy kobiet, druga dotyczy mężczyzn, którzy są też ofiarami przestępstw. Trzecia wyspa ma dotyczyć dzieci, czwarta młodzieży, a piąta rodzin. To jest taki kompleks, dosyć duży kompleks budynków, aby stworzyć im coś w rodzaju zastępczego domu. Całodobową pomoc przez określony czas z elementami, z miejscami do terapii, żeby tą traumę, no głównie o charakterze takim psychologiczno-psychiatrycznym bym powiedział, żeby tych ludzi po prostu przywrócić społeczeństwu, żeby tą traumę w jakimś sensie złagodzić. Stąd archipelag, bo są te wyspy właśnie dotyczących różnych osób, różnych pokrzywdzonych. To jest około 30, tam jest zaplanowanych pokoi i kilka mieszkań takich dla rodzin właśnie w tym archipelagu rodzinnym, żeby oni mieli też poczucie, że mogą, że tak powiem, razem z tego wszystkiego wyjść. I wracamy na antenę Telewizji Republika. Naszym gościem cały czas Łukasz Brodzik. Panie redaktorze, dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry, witam no to serdecznie. To rzeczywiście esencja co do samego projektu Archipelag. To na koniec spróbujmy ocenić, jak powiedziałem, jest decyzja sądu, która daje trochę takie prawdopodobieństwo, tak, że być może coś było nie tak. To jest decyzja, którą... Jak pan redaktor rozumie o tym 3-miesięcznym areszcie? To ja dodam jeszcze, że na antenie Telewizji Republika w wywiadzie z panem mecenasem on wspominał, że ma takie déjà vu, ponieważ on był także uczestniczył w tych procesach dotyczących pana Starucha. Te słynne sprawy kibicowskie, kiedy do aresztu na 8 miesięcy wsadzono kibica, czy lidera kibiców. Właśnie o to, by zwrócić uwagę, czy powalczyć z tym środowiskiem kibicowskim. Stąd on mówi o tym, że mu się to wszystko przypomina i ja, mimo tego, że sądy powinny być niezawisłe i liczę na to, że sąd sprawdzi tą sprawę dokładnie, to mam takie obawy, że realizuje się ten scenariusz sprzed lat. Dodatkowo, gdy widzimy w tle ten budynek, przypomina mi się historia Romana Kluski, założyciela Optimusa, którego także zniszczono i to, do tego użyto instrumenty państwa. A potem się okazało, że po prostu to było przejęcie po prostu biznesu czy wykluczenie konkurenta z biznesu. Tak może być w tym przypadku. Zostawiamy fundację z długami, z niedokończonym budynkiem, zabieramy dotacje na resztę wykończenia. Niech sobie radzą, niech Polacy organizują zbiórkę i wtedy zobaczymy, czy to dzieło faktycznie ma prawo istnieć. No mam takie obawy i historia pokazuje, że nie są to obawy nieuzasadnione. Ja to mówił Łukasz Brodzik, publicysta, dziennikarz. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Ja dziękuję również. Życzę Państwu błogosławionych świąt Wielkiej Nocy. I także przypominam, że istnieje takie archiwum bezprawiu, archiwumprzeciwbezprawiu.pl przez profesora Majchrowskiego promowane, w którym możecie Państwo takie akty bezprawia, które następują w Polsce, zgłaszać, do czego zapraszam. A ja Państwa zapraszam już teraz na dalszą część programu. Za chwilę naszym gościem będzie Iwona Arendt, poseł Prawa i Sprawiedliwości. A potem po godzinie 8 trochę zajmiemy się sprawą bardzo taką związaną ze świecką sferą, czyli finansami i budżetem. Może nie tym państwowym budżetem każdego z nas, więc zostańcie Państwo z Telewizją Republiką.